Dzień 21. Czwarte mieszkanie. Odpoczynek. Co do sposobu, w jaki dusza zachowywać się powinna w chwilach tego odpocznienia, niczego tu więcej nie potrzeba, tylko cichości i nierobienia hałasu. Hałasem nazywam silenie się rozumu na wynalezienie wielu myśli i słów dziękczynienia Bogu za to dobrodziejstwo i gromadzenie w pamięci grzechów i swoich przewinień dla uznania, że się na taką łaskę nie zasłużyło. Postęp duszy nie na tym polega, aby dużo rozmyślała, jeno na tym, by dużo miłowała. Kolejny raz wracamy dzisiaj do tego niezwykłego porównania świętej Teresy od Jezusa. Porównania, gdzie ty i twoje życie jesteście twierdzą, którą poprzez codzienność doświadczenia poznajesz. Za tobą są już trzy mieszkania tej twierdzy. Mieszkanie poznawania, walki i porządkowania swojego życia i swojej osobowości. Przed tobą trzy kolejne. To czwarte, które dzisiaj ma miejsce, jest celowo dlatego, aby ci powiedzieć, abyś na tej drodze również odpoczął. Jezus po trudach nauczania, uzdrawiania, dzielenia swojego życia z drugim człowiekiem zachęca apostołów do odpoczynku. I również dzisiaj Jezus na tej drodze walki, porządkowania, trudu zaprasza cię właśnie ze świętą Teresą do odpoczynku. Chcę ci pokazać, że modlitwa, w którą wkładasz dużo trudu, dużo wysiłku, dużo zaangażowania, czasami doświadczasz wielu rozproszeń, brakuje ci cierpliwości, ma też takie momenty, kiedy po prostu powinieneś przyjść i być z Jezusem. Nie chodzi o to, abyś miał wielość myśli, nawet najbardziej tych pobożnych, wiele wyobrażeń. Chodzi o to, abyś przyszedł, usiadł i był z Jezusem. Wyobraź sobie przykładowo ciemny kościół. Na ołtarzu wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Przychodzisz i trwasz. Po prostu jesteś. Nie chodzi tutaj o myśli, które nagle powinieneś pobudzać, o wyobrażenia, które gdzieś w twojej głowie powinny pojawiać się. Nie. Przyjdź i bądź. Wyobraź sobie taką również sytuację, kiedy przychodzisz do szpitala i po prostu z kimś jesteś. Bierzesz jego dłoń do swojej ręki i jesteście. Podobnie jest i w życiu. Wielość spraw, wielość obowiązków, prac, które musisz wykonać. Oczywiście przytłaczają cię, ale być może co jakiś czas trzeba się zatrzymać. Nie po to, żeby zrezygnować z tego, co akurat od ciebie życie wymaga, czy narobić sobie zaległości, ale o to chodzi, abyś dobrze przeżywał ten moment, który jest ci dany tu i teraz, abyś podnosząc kamień, słysząc śpiew ptaków, tym po prostu zaczął się cieszyć. Potrafił zauważać małe cuda, które dokonują się na twoich oczach. Potrafił odpocząć pośród tej codzienności, która jest ci dawana. To jest twój odpoczynek codzienny. Nie zmarnuj go.